Thank you.
Tylko przypomnę, że już niedługo derby. 11 grudnia AZS Koszalin, Kotwica, Kołobrzeg. A następny mecz Kotwica, Bardzo serdecznie na pomocowej konferencji. Przed nami wypowiedzi gości. Zespół Turowa Zgorzelec, trener zespołu Jacek Gliński oraz Michał Gliński. Bardzo proszę. Przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie pogratulować zwycięstwa drużynie z Kołobrzegu. Dzisiaj była zdecydowanie lepsza. Nagraliśmy podejrzewam, że najsłabsze zawody w tym sezonie. Nie jest to dla nas, nie ma żadnego wytłumaczenia dla nas. Po prostu było to bardzo, bardzo słabe zawody w wykonaniu praktycznie całego zespołu. Zostaliśmy, mimo że tego nie widać, ale szczególnie w pierwszej połowie zostaliśmy zdemorowani na własnej tablicy. Zespół ze Skłobrzegu zdobył w tym okresie gry 12 punktów. Z drugiej szansy, w całym meczu zdobył 17 punktów z drugiej szansy. Także to świadczy o tym, że byliśmy kompletnie nieprzygotowani mentalnie do tego meczu. Czy usprawiedliwienie może być to, że bardzo dużo gramy, bardzo dużo podróżujemy? W środę nad ranem wróciliśmy z Berlina natychmiast w czwartek rano. Przyjechaliśmy tutaj. Być może są pewne oznaki zmęczenia, ale mamy szeroki skład i każdy zawodnik, który wchodzi na boisko, powinien dawać siebie 100% zaangażowania. Wtedy będziemy mieli taką sytuację, że będziemy się potrafili wybronić z każdej trudnej sytuacji. Bardzo dziękuję panu trenerze i głos przekazuję Michałowi Chińskiemu. Bardzo proszę. Gratulacje dla drużyny z Kołobrzegu. Trener powiedział, że zagraliśmy chyba najsłabsze zawody w tym sezonie. Tak naprawdę nie ma co tu dużo mówić na gorąco. Na pewno będziemy musieli jutro wyciągnąć wnioski z tego spotkania i odbudować się do wtorku. Na pewno naszym dużym błędem było to zastawianie. Drużyna z Kołobrzegu zebrała nam za dużo piłek, przez to łapali za żagle, mogli zdobywać punkty z drugiej szansy.
I to wszystko. Wszystko po prostu. Dzisiaj byliśmy słabszą drużyną. Bardzo dziękuję. Czy są pytania do naszych gości? Jeśli takowych nie ma, bardzo dziękuję. Wiecie Państwo, no niezmiernie się cieszę z tego wygranego pojedynku. Myślę, że włożyliśmy w to bardzo dużo serca, bardzo dużo sił. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty, zatrzymując drużynę Turowa na 54 punktach. To jest naprawdę wyczyn bardzo duży. 21 punktów do przerwy. Myślę, że tutaj bym jak gdyby upatrywał główną przyczynę do tego, żeśmy wygrali. Ciężko cokolwiek powiedzieć, bo szczęście jest tak ogromne, że odbiera mowę, odbiera myśli. Gratuluję chłopcom naprawdę za niesamowity mecz. Myślę, że mamy chwilę na to, żeby się pocieszyć, ale już pomału przygotowujemy się do derbów. Dziękuję kibicom za niesamowite wsparcie, za niesamowity doping. Myślę, że był naszym szóstym, myślę, że byli naszym szóstym zawodnikiem na parkiecie. Dziękuję jeszcze raz. Bardzo dziękuję panie trenerze i głos przekazuję Rydzie Muchomcowi. Bardzo proszę. I think we came out with the energy from the start of the game. Great defensive game. Like we at halftime, I think we was up 12. We had them down to 21 points. We didn't want to the first 5 minutes. We wanted to extend that energy. So I think we came out second half with the same energy and played throughout the full quarter. Zespół wyszedł z bardzo dużą energią do spotkania. Zagrali i zawodnicy podpisy świetne spotkanie w obronie. Mimo prowadzenia po połowie na trzecią, czwartą, kwartę zespół wyszedł równie mocno zmotywowany i to spowodowało zwycięstwo. That's all, Reggie? Keep it going. Consistency. Trzeba utrzymać nadal dobre wyniki, jakie obecnie panują. Bardzo dziękuję. Czy są pytania do gospodarzy? Według trenera Boczka jest to, że? Do Złotomka Kęsickiego chciałem spytać, bo on tak sezon zaczynał w chyba niepełnej formie fizycznej. Jak pan ocenia jego progres z meczu na mecz? Na ile on jest teraz już tak fizycznie przygotowany, żeby grać jeszcze dłużej niż teraz? Ja myślę, że Tomek jest w bardzo dobrej kondycji. Myślę, że i mentalnej, jak i fizycznej. To, że akurat tyle minut spędza na parkiecie, to nie jest spowodowane tym, że jest słabo fizycznie przygotowany. Po prostu jest taka rotacja u nas na tej pozycji, że no, mamy i Daryla Harrisa, mamy i Marko Djuricza, mamy też Łukasza Diduszkę, który może też gdzieś tam pod koszem zagrać. Także minuty wynikają po prostu z systemu gry i z tego, co się dzieje na parkiecie. Panie trenerze, Łukasz Wichniarz grał tylko 6 minut. Dlaczego? To było jak gdyby przemyślana decyzja i jak gdyby trzymałem się tego. Łukasz jak gdyby no, zrobił to, co ja od niego oczekiwałem i był przygotowany po prostu na taką ewentualność i taką krótką, że tak powiem, zmianę. Co przez koszalinę? To zaczniemy od poniedziałku. Czy są jeszcze jakieś pytania do zespołu gospodarzy? Chyba na parkiecie wszystko było widać, także bardzo dziękuję Państwu i życzę. Dziękuję. Dziękuję.